Siemanko, ja nazywam się Winny Life, a Ty na początek zostaw łapę w górę i oczywiście subskrypcję. Łapka w górę to jest dla mnie taki sygnał, że materiał Ci się podobał i chcecie więcej, więc lecimy z tematem. Pozdro! Na sam początek zajrzyjmy, co El Pro wyjaśnił w późniejszej transmisji na żywo po aferze z panem Kruszwilem. Ja jedynie co ja sobie pluję w brodę, to że na początku tego live'a nie powiedziałem. Marek się ze mną umówił wczoraj telefonicznie, sam mi podał adres, przyjechałem tu, 45 minut leciał w kulki, więc wyciągnąłem live. I to by całkowicie zmieniło spostrzeganie. A ludzie myślą, że ja tam podjechałem i z partyzanta nagram. No nie było tak, co nie? Czemu upubliczniać kogoś adres bez jego zgody? Nie upubliczniłem. Po prostu w emocjach powiedziałem, że to zrobię, ale nie upubliczniłem. Jak już jesteśmy po pierwszym materiale, to teraz nie wiem, czy wiecie, że jest coś taki jak Masny Olo. I on chyba się zabujał w murcik z ekipy. Od Freeza oczywiście, więc zajrzyjmy na te materiały. Masny Olo zaprasza. Murcik, oficjalnie chciałem Cię zaprosić do mnie na basen, jako że już mamy fajny etap, odpowiadasz mi na live'ach. Co i musi znaczyć ten prezent. Spodobało Ci się, więc zapraszam Cię do mnie na basen. Pisz do nas, odzywaj się i czekam na Ciebie. Murcik, nie odrzucaj tej miłości. Oczywiście Murcik na zaproszenie zareagowała, sprawdziła Masnego i jak się okazuje... Tak, Masny Olo oznaczył mnie na Instastory i weszłam z ciekawości na jego profil i on mnie nawet nie obserwuje. Więc... Czyli to jest fake. To chyba fake. No chyba, że się rozłamałaś mu serce i się obraził. No chyba. No niestety, Masny, musisz zrobić coś z tym, bo zaraz będzie za późno. W któryś z moich odcinków poruszałem temat rękawiczek w walce między Lupą a Don Cassio. Jak proszę bardzo, wynikiem tej całej rozmowy ostatecznie Lupa wam powie, w jakich rękawicach odbędzie się walka. Walka odbędzie się w dużych rękawicach. Ja rzuciłem hasło na małe rękawice. Kasusz niby to przyklepał, ale jednak umywa ręce i nie chce się bić. Bo on tłumaczył, bo stwierdził, że jest kontrakt podpisany, że i tak czekał miesiąc czasu na podpisanie kontraktu. Ja totalnie, wiesz, wiedziałem, że ta walka będzie. Miałem już kontrakt na mailu, ale jakoś tak, wiesz, nie zapomniałem po prostu, wiesz, go podpisać. Mhm. Nie? I wiesz, on mi zaczął. Zapomniałeś podpisać kontrakt za takie grube siano? Zapomniałem, nie. No widać, jaki majętny chłopak, jak mówię, wiesz, w ogóle nie zależy na pieniądzach. Nie, no zależy, nie, ale... Ale po prostu, wiesz, nie miałem tylko w głowie, nie? Wiesz, on się później odnosił, Andrzej, że no może jeszcze nie czasu, teraz, ale w przeciągu, bo jedzą trzy, nad czemu nie? Moi drodzy, a teraz przechodzimy do chyba najważniejszej rzeczy w tym odcinku. Sławna, słynna i w dalszym ciągu aktywna, konfliktowa afera między Amadeuszem Ferrari a Adrianem Polakiem wciąż trwa! Tak! Naprawdę, słuchajcie, to jest niesamowite, ale Adrian Polak na ostatniej ze swoich transmisji na żywo wypowiedział się w taki sposób na temat pana Amadeusza Ferrari. Kasiusz kombinuje z rękawicami, a ty z wagą. Gdzie kombinuje z wagą, beczku? Normalnie w 77 kg się bije, więc co ty pieprzysz? Ubie, nie świruj, powiada. To, że ci tam ktoś powiedział, że kombinuje coś z wagą, to... Słuchaj, ja wam coś powiem. Jak ktoś waży na co dzień, kurde, około 70 kg, to nie będzie specjalnie dostosowywał się do innego przeciwnika i tył, kurde, 7 albo 8 kilo. No to jest bez sensu. Bijesz w tej niższej wadze. A że bardzo chcieli ludzie walkę z Ferrarim, który jest nasterydowany i gruby, no to no jakoś tam doszliśmy do jakiegoś, wiecie, poziomu. Na że już potem do walki z nim przytyłem, już utrzymywałem tą wagę, to 70 ponad 4 kilo. No to już teraz łatwiej mi było do 77 dobić, więc się zgodziłem na 77. Ferrari powiedział, że ci poda, dlatego pytamy. Aha, dlatego pytacie. No słuchajcie, jak Ferrari pokaże, że dobrze się przygotował, to można mu podać rękę. Nic w tym złego nie widzę, ale pamiętacie, co on mówił? Pamiętacie, co on robił, co on mówił na moją rodzinę? Nie pamiętacie tego? Wyobraźcie sobie, że cofacie się teraz rok wstecz. On sztucznie teraz pod widzów zrobił się mi grzeczny, tak? Okej. Okay. A wyobraźcie sobie teraz sytuację, gdzie ja włączam shota, gdzie ta sama osoba, która teraz mówi, że mi poda rękę, ta sama osoba wyzywa moją rodzinę, która nic nie ma wspólnego z naszym konfliktem. Wyzywa moich bliskich. Mojego ojca, moją matkę, mojego brata, kurde, wyobraźcie sobie. I że ja widzę teraz tego shota i ten gość mówi, o, mi poda rękę. No, wiecie, o co chodzi. No nie jest to takie...
wiecie, no emocje po walce, no zobaczymy jak to będzie. No on wie o tym, że on tego nie wygra, no więc on to nie ma żadnego wyjścia, on musi być teraz pokorny. Jestem w życiowej formie, Mortki. Kurde, będę... nie ma co się przechwalać. To zostawmy, przechwałki zostawmy po ładnej wygranej walce, wtedy będę mógł się przechwalać i chwalić sukcesem. Na razie cicho sza, po prostu skupię się na tym, żeby pokazać wam siebie w najlepszej formie. Nie walczyłbym w wadze 80 kg albo wyżej, co? W ogóle co, świr jest jakiś? Wystarczy, że z bombki zejdzie, to schudnie. Wiecie, ja też, wiecie, to... On, jesteśmy tego samego wzrostu, to, że on lubi wpierdalać i więcej je jakiś świństw i tak dalej, no nikt mu nie każe, ja jem zdrowo, jem fit, czuję się fajnie. W przeciwieństwie do przeciwnika szacun za kulturę osobistą. Kulturę osobistą, higienę osobistą, za wszystko. W przeciwieństwie do mojego przeciwnika. No ale co ty gadasz w ogóle? Przecież fair to by było, byłoby tylko spotkać się po środku różnicy wagi. No tak, no i tak było. No skoro ja ważyłem 71-72 kilo, a on chciał 77 wtedy, no to walczyliśmy w 74. Teraz... Chciał 77, zgodziłem się na 77, to potem on nagle nie chciał podpisać umowy, chciał 80 ponad. Słuchajcie, ten Ferrari cały, on wam ryje beret, słuchajcie go, czy to debil. Zobacz sobie shota, ty, gdzie publicznie przeprosił twoją mamę. Zrobił to dlatego, bo powiedziałem, że z nim nie zawalczę, jeżeli jej nie przeprosi. Rozumiecie, o co chodzi? A poza tym to nic nie zmienia, przeprosił, okej. Okay. Ale musi to jeszcze zrobić po walce, przy wszystkich na live. Nie wszyscy widzieli tego shota, mordy. Wiecie, o co chodzi? Jednak mimo wszystko dalej to zrobił, to zobaczcie, dobra, wyobraźcie sobie teraz tak. Zabiłem waszą matkę, albo, nie wiem, pobiłem waszego ojca i potem mówię, przepraszam. Wybaczacie? No tak średnio, nie? Nie leczy się rano, albo zdradzisz, o wiem, zdradzasz, dobra, słuchajcie, ja i dziewczyny, dajmy na to, no dobra, kurde, na sobie przykłady, bo to będzie głupie. Macie chłopaka, macie dziewczynę i was zdradziła. I mówi, przepraszam, wybaczacie? Wybaczacie czy nie? Niby okej, okay, przeprosił, jest spoko, przeprosiła, ale dalej ten niesmak pozostaje i niechęć. Macie odpowiedź. Jak sam Amadeusz powiedział na swojej transmisji, że niestety nie każdy szatuje Adriana Polaka i nie miał się do czego odnieść, więc odniósł się do tych słów, które przekazali jemu i jego widzowie. I oczywiście Amadeusz odpowiada Polakowi. Czasami rok ciężkiej pracy, nie cały rok. On też ciężko zasuwał, zobaczcie sami, ale już mnie wkurza, po prostu już mnie wkurza ten gościu, nie? Wkurza mnie to, że kozaczy tak strasznie. Dobra, co on tam jeszcze gadał? No i że po pierwsze przeprosiłem już dawno jego machu, że rękę poda mi po walce, tylko jak przeproszę przez mikrofon jego całą rodzinę, bo mu niby obrażałeś brata, no ciekawe kiedy ja mu brata obrażałem. Nigdy mu nie obrażałem brata, to... Także no powiedziałem kiedyś, że brat ma go w piździe, bo się na niego obraził brat, no bo się obraził, jak byli w Tajlandii razem, to się obraził, nie pamiętam już za co. Także to już ładnie wkręca sobie i swoim widzom. No i że mamę mu mam przeprosić, no dobrze, no zrobiłem źle, przeprosiłem publicznie jego mamę, publicznie, przyznałem się do błędu, powiedziałem, zrobiłem brzydko, nie powinienem tak postąpić, przeprosiłem tą jego mamę i powiedziałem, że mam nadzieję, że nie ma mi za złe i że mi wybaczy, jeśli mi nie wybaczy, no to będę musiał po prostu z tym żyć, że jego mama mi nie wybaczyła. No i okej, okay, zachowałem się niefajnie, przeprosiłem, no ale nie będę przepraszał po 100 razy, no to co, to może na każdym live'ie mam podkreślać, że o, przepraszam mamę Adriana Polaka, bo Polański tak sobie zażyczył. No, jeśli nie przyjęła tych przeprosin, okej, okay, ja rozumiem. Wiecie, no nie będę po prostu co live'a przepraszał jego mamy, no zrobiłem źle, no okej, okay, no trudno. Nie cieszę się z tego faktu, że się tak zachowałem, dziękuję za piąteczkę, ale ten szmaciarz też dużo złych rzeczy zrobił. No ja będę musiał, no nie wiem, no czy mam to pokazywać, no chyba powoli zaczniemy wyciągać znowu na siebie jakieś tam brudy. Albo wytrzymam jeszcze jakoś miesiąc i go po prostu dojedziemy w tym oktagonie. Ale już mnie f***a jego kozaczenie. On też tam mi obrażał i dziewczynę mi obraził, i przede wszystkim dziecko jeszcze wtedy nienarodzone mi obraził. No i tak dalej, kłamał też z wieloma rzeczami na mój temat. Teraz gada o jakichś sterydach. Ja oczywiście się śmieję, to nie jest tak, że ja teraz tutaj siedzę jakiś w i nie wiem, kogoś rozszarpał, ale jak tak poczytałem te wiadomości, że znowu gada o tych jakichś przeprosinach, o tym, czego ja mu nie zrobiłem, że jestem gruby, jak jestem gruby, jak ja wariacie mam 100 razy lepszą formę od ciebie, jeśli chodzi o wygląd, nie kwestionujesz tego, który z nas, tam nie wiem, jest lepszym atletą, tylko zmierzam do tego, że który z nas ma mniejszy poziom tkanki tłuszczowy, mniejszy poziom tkanki tłuszczowej i więcej lean body mass, czyli suchej masy mięśniowej. Oczywiście mam ja, stary, wizualnie mam od ciebie lepszą formę, więc jaki k***a jestem gruby. Przestań p***ć
Marian. I tyle. No to przecież myślałem, że zamknęliśmy ten etap, nie? Ja nie będę po 1000 razy przepraszał, niech patrzy na swój czubek nosa. Zresztą za co ją go przepraszać, ja go w oktagonie przeproszę. Już pajac gada, że mi nie poda ręki. No to dobrze, no to dostaniesz na więc skoro nie podasz mi ręki, no to dostaniesz na i po tym jak i cię śmieszę. I nie będę dla ciebie miły po walce, tylko napluję ci w pysk. Skoro taki jesteś kozak i tutaj już mówisz, jak to będziesz mnie karał po walce, dobrze, no to dostaniesz w pierdol, a później ci napluję w pysk. I tyle. Chcesz tak grać w tą stronę? Ja mówiłem normalnie, że ci podam tą rękę, czy wygram, czy przegram, no ale widzę, że ty nie masz honoru, no to a na tą sytuację, jak można ją określić, z chłodną głową, zjawia się nam Artur Cichecki. Kurde, no ogólnie ten temat to już jest trochę taki męczący, bo Amadeusz z Ferrariem cisną się i tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to można zgubić wątek. Jak się nie jest na bieżąco, codziennie się nie odpala ich story i tak dalej, to można się pogubić w tym wszystkim. W sumie ja już się trochę zgubiłem, kto za co kogo ciśnie, kto ma do kogo większy problem. Nie wiem, wiesz, no do walki muszą to ciągnąć, tak mi się wydaje, więc podkręcają atmosferę, spoko, niech się tam kłócą, byleby nie jechali sobie po matkach i po kobitach. Ja jestem bardzo ciekawy, kto wygra walkę, bo myślę, że losy Amadeusza w Fame MMA są jakby... Ta walka zadecyduje o wszystkim. Jeżeli Amadeusz nie wygra tej walki z Polakiem, no to może być ciężko, nie? Ale moim zdaniem będzie tak, że tę walkę wygra Amadeusz i będzie musiała być trzecia walka, dojdzie do tak zwanej trylogii i w tej trylogii później będzie ostateczne starcie i wtedy będą losy któregoś z nich Fame MMA policzone. A jak już jesteśmy przy jakichkolwiek walkach gali Fame MMA, to zobaczmy, co się dzieje aktualnie z przeciwnikiem aktualnym Marcina Najmana. Słuchajcie, wczoraj wróciłem z Polski i za dwa dni znowu wracam z powrotem. Jadę na obóz zrobić dobrą formę walką z wielorybem Najmanem. Nie, że się tam z niego wyśmiewam czy coś takiego, ale dla mnie tak jak mówiłem, Marcin jest silny, wielki, także Lew też jest silny, choć jest mniejszy, ale mówię wam, Lew sobie poradzi, Lew jest groźny, także pamiętajcie, ci co wierzą, dziękuję im bardzo, ci co nie wierzą, postaram się was przekonać, Lew jest groźny i Marcin wieloryb będzie bity, będzie leżał, a czy będzie płakał, tego wam nie obiecuję, ale Lew pokaże swoją siłę, także pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego. Tak, to jest Lew, a zobaczmy jak zareaguje Lupa na informację, że Lew i jego historia sportowa nie jest zbyt zdobyczna. Następny pojedynek to jest Najman Kaźmierczuk. Nie mam w ogóle pojęcia, kto to jest ten Lew, on ma, tak? Tak. On też jakiś gość z Anglii przyjechał. On, ja nie wiem, czy on trenuje. Ja ci powiem, ma rekord 1-8, czyli jedną walkę wygrał, 8 przegrał. No. Z czego tą jedną, którą wygrał, to wygrał z gościem, który miał rekord 0 wygranych i 20 porażek. Myślę, że to będzie zszotowana reakcja. Myślę, że to będzie taki fajny szocik. Lupa wyśmiewa Lwa, nie? Znaczy nie, żeby wyśmiewa, tylko fajnie, żebyś to powiedział teraz. Nie, to nie jest wiem, prawda. Nie wiem, nie mam pojęcia jakby to, kto by tam... No nie wiem, poznałem Neymana, tego Lwa w ogóle nie kojarzę, widziałem go pierwszy raz na konferencji. No niech będzie, że Neyman, że niech wygra. My się śmiać nie będziemy, oczywiście życzymy w walce powodzenia dla obydwu panów. I tak na koniec jeszcze przydałoby się wiedzieć, dlaczego ten dom X nie istnieje i tutaj z pomocą przybywa wujek Łuki. Łuki, jak myślisz, co najbardziej zawaliła w Teamie X? W Teamie X? No. Ciężkie pytanie. No odjebały im od fejmu. Moi drodzy, na tą chwilę to już wszystko. Ja wam dziękuję serdecznie za mnóstwo komentarzy i łapeczki w górę. Serdecznie was zapraszam na kolejny odcinek i oczywiście... Pozdro! Dzień dobry!